Hejka, witajcie na kanale iCraft, a w dzisiejszym odcinku coś super! W końcu Diamond Painting! I dzisiaj robimy takie dwie małe lampki, delfinek i żabka, więc ja już się nie mogę doczekać, bo już bardzo dawno nie robiłam DP, więc się stęskniłam. Te DP są z diamencikami okrągłymi, matowymi, nieświecącymi, więc takie dość zwyczajne. W żabce mamy kilka diamencików o większym przekroju. To później zobaczymy. Ja sobie tutaj przykleiłam oczywiście moje diamenciki. To nie były drogie lampki. One kosztowały coś około 5 euro za sztukę. Do tego mamy taką podstawę. Tutaj wkładamy oczywiście baterię. Ja wezmę baterię, później przyniosę. I zobaczymy, jak nam to będzie działać, jak to będzie wyglądać. Mam nadzieję, że bardzo fajnie. Ja je zakupiłam w sklepie Action, więc wydaje mi się, że one były od firmy Avek, ale pewna nie jestem, więc nie powiem, ale na pewno zakupiłam je w sklepie Action, więc na pewno je tam znajdziecie. I nie przedłużając, przechodzimy od razu do robienia naszej żabki i delfinka. A z Wami widzę się na końcu odcinka znowu, żeby ocenić, jak sprawił się ten produkt, jaki był stopień trudności, czy były jakieś mankamenty, a jak nie, no to oczywiście, żeby pokazać efekt końcowy. Zapraszam Was do obejrzenia tego filmiku i do zobaczenia za chwilę.
powrotem w inny dzień, bo nie zdążyłam nagrać już końcówki w ten sam. Ale ogólnie lampki zajęło mi mniej więcej 4 godziny, żeby zrobić obydwie lampki, mniej więcej 2 godziny na jedną wyszło. Efekt jest całkiem fajny, chociaż myślę, że spodziewałam się trochę lepszego efektu. No cóż, przyklejało się te diamenciki bardzo przyjemnie, ale klej jest taki sobie, więc to jest taki mały minusik. No i drugi minusik, jakbym mogła zaznaczyć, to to, że gdy nakleja je się z jednej strony, tam gdzie jest to grubsze szkło, to jest to bardzo dziwne uczucie, ponieważ nakleja się je prosto te diamenciki, a one wychodzą po skosie przez to, że jest właśnie to szkło i no wygląda to zupełnie inaczej. Musiałabym być cały czas bardzo mocno nachylona nad tym, żeby widzieć dokładnie, gdzie mam przyklejać, ale efekt i tak jest bardzo fajny. Myślę, że taka lampka, jak dla, żeby zrobić to przez dziecko, bardzo fajna sprawa. Myślę, że dzieci będą miały bardzo fajną zabawę. Lampka, jak będziecie mogli zobaczyć na zdjęciach, również wygląda tak. I z tej strony, jak sami możecie zauważyć, te kolory są o wiele bledsze. Z tej strony wygląda bardzo fajnie żabka. I myślę, że ona ma o wiele fajniejszy efekt niż ten delfinek. Żabka nie ma aż tylu diamencików do przyklejenia i efekt jest o wiele fajniejszy. Więc podświetlenie również jest bardzo fajne, no i wygląda to dość spójnie, jeżeli mamy pociechy albo sami lubimy wszystkie motywy z żabami, to jak najbardziej taka lampka jako lampka nocna nam się przyda. Niestety mam tylko 4 baterie, więc muszę tą lampkę przełożyć w taki sposób. O! I to jest teraz lampka z delfinkiem. Więc jak sami możecie zauważyć, z delfinkiem ona z obydwu stron jest tak samo, te kolory są tak samo intensywne. Nie jest tak jak przy żabce, że z jednej strony jest bardziej intensywne, z drugiej mniej, tylko obydwa są takie same. Jednak właśnie przez tą ilość tych diamencików tutaj to podświetlenie nie wygląda tak fajnie, jak wyglądało to przy żabce. Diamenciki ogólnie były bardzo dobrej jakości, nie było zbyt wiele pyłu, może troszeczkę, nie były one popękane, chyba tylko w jednym znalazłam taką małą skazę fabryczną, że była w nim dziurka, ale cała reszta była naprawdę fajna, więc to mogę ocenić na bardzo pozytywne. Diamenciki mniej więcej 9 na 10. No ten klej, myślę, że powiedziałabym tutaj około 3 na 10, bo naprawdę dość źle się to trzymało. Przesuwały się te diamenciki bardzo łatwo, nawet jak się palcem dotknie, to bardzo łatwo się przesuwają, więc no to jest taki mały mankament tych lampek. Jeszcze na samym końcu będziecie mogli zobaczyć również zdjęcia i krótkie wideo, jak wyglądają te lampki i w ciemności, i przy małym świetle, więc sami ocencie, czy coś takiego by Wam się podobało, co o tym myślicie i dajcie znać w komentarzu, może już robiliście takie lampki, albo może ktoś robił takie lampki od innych firm i były one bardziej efektowne, więc dajcie znać w komentarzu, a ja będę się z Wami w takim razie żegnać i zapraszam Was oczywiście na następny piątek. Trzymajcie się, pa pa! Thank you.
Thank you.